ciekawe. Mariusz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. O państwie, gospodarce i azjatyckim cudzie. Temat dzisiejszego spotkania, nie wiem, czy dobrze mnie słychać tam na końcu, jak mówię w ten sposób, bo ten mikrofon służy do nagrywania głównie, a nie do tego, żeby było słychać tam na końcu, ale mam nadzieję, że mój głos jest w miarę donośny. Temat dzisiejszego spotkania to państwo i rynek, analiza azjatyckiego cudu gospodarczego. Temat jest dość ciekawy, tutaj jest wiele osób o poglądach wolnościowych, więc tym bardziej jest to ciekawe, żeby skonfrontować, jak to było w innych częściach świata, gdzie był rynek, ale też było państwo. To jest ta pewna różnica między kulturą Zachodu a kulturą Wschodu, że na Zachodzie to postrzegamy różne rzeczy zero-jedynkowo, postrzegamy to jako czarne albo białe. Wschód postrzega to często jako szare, więc jak u nas jest państwo i rynek, to te dwie rzeczy się najczęściej wykluczają, przynajmniej tak to postrzegają wolnościowcy, natomiast w Azji mogą te rzeczy się uzupełniać. I będę chciał dzisiaj przedstawić, jak to wygląda, jak się uzupełniają te dwa mechanizmy. Ważne jest też, żeby spojrzeć na pewien aspekt kulturowy, o którym często się nie mówi, gdy mówi się o interwencjonizmie państwowym z jednej strony, a gospodarce rynkowej czy wolnym rynku z drugiej strony. Otóż ważny jest punkt wyjścia. Czy punktem wyjścia jest jednostka, czy punktem wyjścia jest grupa. I w krajach Zachodu, głównie kraje anglosaskie, punktem wyjścia jest jednostka. W Azji natomiast najważniejsza jest grupa. Grupą może być rodzina, społeczność, naród. Więc tam jednostka nie jest tak naprawdę najważniejsza. O ile w krajach anglosaskich, często w środowiskach libertarian, państwo się postrzega jako czasem wroga tej wolności, o tyle na Dalekim Wschodzie państwo nie jest wrogiem tak naprawdę. I bez względu na to, kto będzie rządził, to społeczeństwo się utożsamia z tym państwem najczęściej. Więc aspekt kulturowy jest niezwykle istotny. Gdzie w tym wszystkim jest Polska, to też jest ważne, bo jak popatrzymy na różne badania z zakresu kultur, łącznie z takimi najbardziej znanymi, Gerta Hofstede, to się okazuje, że Polska jest gdzieś po środku, że nie jesteśmy tak indywidualistyczni jak kraje anglosaskie, ale też nie jesteśmy tak kolektywistyczni jak Azja Wschodnia. Gdyby Polskę przenieść do Azji Wschodniej, z pewnością bylibyśmy najbardziej indywidualistycznym społeczeństwem tamtego regionu. Ale z racji z tego, że leżymy na granicy cywilizacji zachodniej, na tej wschodniej granicy, to jesteśmy jednym z najmniej indywidualistycznych społeczeństw cywilizacji zachodniej. Tak naprawdę bliżej nam w indywidualizmie chyba do Japończyków niż do Amerykanów. Japonia jest najbardziej indywidualistycznym społeczeństwem Dalekiego Wschodu. Jeśli weźmiemy dwie skrajności, Stany Zjednoczone z jednej, a Chiny z drugiej, to Polska gdzieś będzie po środku, a między Polską a Chinami będzie Japonia. Ale ten indywidualizm japoński też się rozwinął z czasem, bo to z indywidualizmem często jest tak, o czym mówił właśnie Hofstede, że jak społeczeństwo się bogaci, staje się bardziej indywidualistyczne. Nie odwrotnie. I to jest pewien paradoks. Jak jesteśmy bogaci, chcemy tej więcej wolności. Jak jesteśmy biedni, to różnie to bywa. Więc polscy wolnościowcy zapewne mają pewien dylemat, tak? Najpierw jak to rozegrać tak naprawdę? Bo społeczeństwo za bardzo nie chce głosować na te indywidualistyczne idee. Zresztą różne badania wskazują, że polskie społeczeństwo ma dużą awersję do ryzyka, a jednak wolność to jest też odpowiedzialność, więc Polacy wolą, jak ktoś się będzie nimi bardziej troszczył, więc dlatego to może też tłumaczyć wiele porażek organizacji wolnościowych. Czysto kulturowy aspekt, aczkolwiek też nie przeceniałbym kultury, bo kultura zmienia się w czasie. Jeśli popatrzymy na Niemcy, Japonię sprzed 100 lat, to były to kraje, które miały zupełnie inną opinię niż dzisiaj.
postrzegano mieszkańców tamtych obszarów jako ludzi leniwych. Produkty stamtąd nie były uważane za produkty wysokiej jakości. Nawet ten znak Made in Germany miał oznaczać niskiej jakości produkty niemieckie, które miały odróżniać od produktów brytyjskich. To Anglicy wymyślili ten znaczek Made in. Więc to tyle tytułem wstępu. A, jeszcze jedna ważna rzecz właśnie. Państwo i rynek, bo często jest tak, że jak ludzie wracają z Dalekiego Wschodu albo piszą książki na przestrzeni nawet lat, to każdy coś tam znajdzie dla siebie. Jedni wracają, widzą tam na przykład w Chinach dziki kapitalizm XIX-wieczny, europejski. Inni widzą interwencjonizm państwowy. Mówią, jaki tam dziki kapitalizm, skoro wszystkie sektory najważniejsze gospodarki są kontrolowane przez przedsiębiorstwa państwowe. W sumie na różnych poziomach państwa, czy to na poziomie centralnym, czy na poziomie prowincji, jest chyba 155 tysięcy przedsiębiorstw, które można uznać za państwowe. Kilkadziesiąt milionów ludzi pracuje w tych przedsiębiorstwach, więc udział państwa jest duży. Ale z drugiej strony państwo nie gnębi zapewne drobnych przedsiębiorców, tak jak państwo polskie. Władze pragmatyczne, zresztą Azjaci są bardzo pragmatyczni i wiedzą, że najlepszym zasiłkiem dla bezrobotnych jest własna praca, więc jeśli ktoś potrafi na siebie zarobić, się utrzymać, to się go nie gnębi, tak? Bo najgorszą rzeczą jest to, żeby kogoś zgnębić, a później ta osoba przyjdzie po pieniądze do państwa. Więc na tym poziomie, jak ktoś obserwuje ten rynek, to rzeczywiście może myśleć, że tam jest dziki kapitalizm. Ale jednak państwo kontroluje to, co jest najważniejsze, kontroluje system bankowy, kontroluje system telekomunikacyjny, kontroluje przedsiębiorstwa paliwowe, więc z tej strony nie jest to wolny rynek. Zresztą powołam się tutaj na Margaret Thatcher, która napisała kilkanaście lat temu taką książkę Statecraft Strategies for a Changing World. I tam właśnie ona opisuje Japonię, twierdzi, że jej zdaniem Japonia jednak bardziej dzięki rynkowi osiągnęła potęgę niż interwencjonizmowi państwowemu. Więc no, dzisiaj postaram się przynajmniej tak to naświetlić, żebyśmy mogli też w dalszej części podczas dyskusji przynajmniej choć trochę ocenić to, czy ważniejsze było państwo, czy ważniejszy był rynek. Czy może te dwa mechanizmy się jakoś uzupełniają? Ale żeby zobaczyć, jak to było, od czego to się wszystko zaczęło, to warto wrócić do historii. Więc na początku zrobię taki krótki rys historyczny. Jak następowała ewolucja gospodarki, czy gospodarek krajów dalekowschodnich? Tak naprawdę trzeba zacząć chyba od Japonii. Jak mawiał legendarny premier Malezji Mahathir Mohamad, to Japonia wyznaczyła ścieżkę dla wszystkich krajów Azji, którą później wszyscy inni w mniejszym czy większym stopniu podążali. I myślę, że dużo jest w tym prawdy, bo jeśli zaczniemy analizować to, co się stało w przeszłości, w Japonii czy w Korei Południowej, to się okaże, że wiele cech podobnych jest na przykład w dzisiejszych Chinach. Niektórzy twierdzą, dzisiaj mamy taki, zachłysnęli się niektórzy Chinami, tak, że wspaniała gospodarka, która przegoni Stany Zjednoczone niebawem. O ile jeszcze niedawno się mówiło źle o Chinach, mówiło się, że się pracuje tam za miskę ryżu, patrzyło się na Chiny pod kątem Komunistycznej Partii Chin, ale teraz zupełnie inaczej się patrzy na Chiny. Chiny stały się takim fenomenem w Polsce, mi się wydaje, i niektórzy już dzielą skórę na niedźwiedziu, że Chiny niebawem będą tym pierwszym mocarstwem, które wyprzedzą Stany Zjednoczone, choć jeszcze droga jest długa, aczkolwiek Chiny gonią Stany Zjednoczone, ale chyba też nie jest tak, jak często jest to prezentowane, że to już jest na dniach, że w ciągu kilku najbliższych lat może pod względem PKB niebawem Chiny wyprzedzą Stany Zjednoczone, ale
Chiny to jest wielka masa ludzi, to jest 1 350 000 000, więc to nie jest żaden problem wyprzedzić kraj, który ma kilka razy mniej ludności. No co to jest za problem dla Polski wyprzedzić pod względem PKB Słowację albo Czechy? To jest mniej więcej ta sama skala, więc jak przeanalizujemy historię, to może się okazać, że w Chinach nie ma żadnego nowego modelu gospodarczego, czy w ogóle modelu państwa, o którym się często mówi przy okazji różnych wykładów. Może się okazać, że tak naprawdę wszystko już było. Często jest tak, że jak się poczyta historię, to się okazuje, że wszystko już było. Może w niedokładnie w takiej formie i nie na taką skalę, bo jednak Chiny to jest praktycznie kontynent, a nie państwo. To jest ogromny organizm, większy niż ludnościowo niż Europa. Ale zacznijmy od historii, jak to się wszystko zaczęło. A zaczęło się w połowie XIX w Japonii, feudalnej Japonii, kiedy u brzegów Wysp Japońskich pojawiły się statki Zachodu, głównie czarne statki amerykańskie komandora Perry, które pokazały swoją potęgę. Amerykanie powiedzieli Japończykom, że no, musicie się otworzyć na handel z nami. Japonia była przez 250 lat zamknięta na świat. Czy to źle, czy dobrze? No, czasami trzeba pewne rzeczy oceniać z długiej perspektywy, bo ta izolacja Japonii spowodowała też to, że powstało wiele rzeczy, które można określić jako japońskie. Sushi, kimona, więc pewne rzeczy trzeba oceniać czasami z bardzo długiej perspektywy. Jeśli z krótkiej perspektywy izolacjonizm może nam się okazać negatywny, to jednak wykształciło się coś, co można nazwać Japonią, nawet jeśli spojrzymy na pewnych badaczy. Jeśli spojrzymy na wielość cywilizacji koniecznego, to on zalicza Japonię na przykład do cywilizacji chińskiej. Ale jak poczytamy na przykład Samuela Huntingtona i jego zderzenie cywilizacji, to on wyróżnia Japonię jako oddzielną cywilizację. Czyli te 250 lat izolacji wpłynęło, że powstał organizm, który jak gdyby oddzielił się od tego pnia kulturowego czy cywilizacyjnego. No ale ten kraj był przez izolacjonizm też krajem biednym i zacofanym w porównaniu do potęg Zachodu. Tym bardziej, że Japonia widziała, co się dzieje w Chinach. Następował rozkład państwa środka. Potęgi Zachodu robiły, co chciały, szczególnie Brytyjczycy, największa potęga ówczesnego świata. Mniej więcej 1/3 całej produkcji światowej to była Wielka Brytania. Jeśli porównując to do dzisiejszych Chin, to wówczas Wielka Brytania była 3 razy potężniejsza niż obecne Chiny. Takie niewielkie państwo by się wydawać. No, z koloniami nigdy tam słońce nie zachodziło, ale jeśli Chiny wrócą do swojej potęgi sprzed 200 lat, czy przez ponad 200 lat, kiedy to wytwarzały 1/3 PKB światowego, to będą 3 razy silniejsze niż dzisiaj. Ale to pewnie jeszcze długo potrwa. No, następował rozkład Chin, Japończycy to widzieli, bali się, że może to samo stać się w Japonii. Tym bardziej, że doszło do pewnego incydentu. Ten incydent się nazywa incydent Namamugi pod Yokohamą, kiedy tam Japończycy zabili jednego z kupców brytyjskich. Wtedy Wielka Brytania od jednego z księstw na południu Japonii, na wyspie Kyushu, zażądała odszkodowania za to. Japończycy nie chcieli tego odszkodowania zapłacić, więc Brytyjczycy przypłynęli pod Kagoshimę statkami, dokonali ostrzału Kagoshimy. Japończycy zobaczyli, jaka to jest potęga. Zrozumieli wtedy, że z tym, co mają, nie są w stanie konkurować z Zachodem i może to samo się wydarzyć, co w Chinach. Głęboko badano jeszcze przed Kagoshimą, co się działo w Chinach. Na przykład takie dzieło, ilustrowany traktat o krajach, o królestwach morskich, który został napisany w Chinach, ale w Chinach się za bardzo nikt tym nie interesował. Natomiast Japończycy bardzo mocno przywiązywali do tego wagę. To był opis właśnie państw Zachodu. Japończycy chcieli się uczyć Zachodu i
Takim ważnym wydarzeniem był rok 1871, kiedy z Yokohamy wypłynęła delegacja, która przeszła do historii jako misja Iwakury. Co ta delegacja miała zrobić? Otóż nauczyć się jak najwięcej od Zachodu. Pierwszy cel to była renegocjacja niekorzystnych traktatów dla Japonii z Zachodem, ale cel drugi, prawdopodobnie cel ważniejszy, jak się okazało później z perspektywy czasu, to poznać Zachód. Poznać system prawny, poznać systemy gospodarcze, poznać militaria, poznać technologię. I ta misja płynęła 2 lata dookoła świata. Najpierw odwiedzono Stany Zjednoczone, później popłynięto do Europy. Akurat rok 1871 to rok, w którym też było ważne wydarzenie w Europie, bo wtedy Prusy wygrały z Francją, więc powstaje potęga na kontynencie europejskim. I akurat z tą potęgą Japończycy się stykają. To stąd między innymi ta fascynacja Niemcami, aczkolwiek wcześniej byli Japończycy bardziej zafascynowani Francuzami, ale gdy już Niemcy pokonali Francuzów, no to postawili na Niemców. Ważne są też idee. Jakie idee odkryto? Nie wiadomo do końca, czy podczas akurat tej misji, ale wielki wpływ na Azję, nie tylko na Japonię, ale później po II wojnie światowej, na Koreę Południową, nawet na Chiny jeszcze przed II wojną światową, odegrały właśnie idee niemieckiej szkoły historycznej, o której praktycznie w Polsce nic nie wiadomo. Najbardziej znana postać, twórca tej szkoły, Friedrich Liszt, napisał takie dzieło Narodowy System Ekonomii Politycznej. I to dzieło stało się w krajach azjatyckich w różnych okresach czasu bestsellerem. To czytali nie tylko politycy, ale również wiele osób poza elitami władzy. I co w tym dziele było napisane? Liszt proponował właśnie, zanim powiem o Liszcie, muszę jeszcze cofnąć się do Alexandra Hamiltona, pierwszego sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych, który miał też istotny wpływ na poglądy Liszta. To właśnie Alexander Hamilton wymyślił taką ideę raczkujących przemysłów. I w rzeczywistości tak było w Stanach Zjednoczonych. Nam się Stany Zjednoczone kojarzą z dzikim kapitalizmem, ale elity amerykańskie, kiedy powstawały Stany Zjednoczone, Hamilton był jednym z ojców założycieli, myślały, jak tu się obronić przed hegemonem brytyjskim, więc ważną rolę odgrywały wówczas idee protekcjonistyczne. Tam się ścierały wolnorynkowe, protekcjonistyczne, ale pierwszym sekretarzem skarbu został Hamilton. W raporcie o manufakturach, czy w raporcie o przemyśle, który złożył w Kongresie Amerykańskim, napisał właśnie o raczkujących przemysłach, że w początkowej fazie przemysł należy chronić, a potem trzeba rynek liberalizować. Też nie można za późno tego zrobić. Czyli w początkowej fazie robimy cła, z których finansujemy rozwój przemysłu. A później uwalniamy to coraz bardziej, jeśli nasz przemysł będzie stawał się coraz silniejszy. I to miało ogromny wpływ na idee Liszta, które to dotarły później też do Azji, w jego dziele. W zasadzie ideę Liszta można streścić w ten sposób, że otwieramy rynek na artykuły spożywcze i na surowce. Tutaj jest całkowita wolność. Natomiast chronimy rynek przed towarami wysoko przetworzonymi w początkowej fazie rozwoju przemysłu, a później ten rynek liberalizujemy. Liszt nie był przeciwnikiem wolnego handlu. On mówił, że dopiero kraje na podobnym poziomie mogą między sobą znosić cła, bo jeśli dokona się to zbyt wcześnie, to ci, którzy są potężni, przejmą tych słabszych. I on mówił, że Niemcy nie są jeszcze gotowe na to. Niemcy się dopiero wtedy tak naprawdę jednoczyły. To była pierwsza połowa XIX wieku.
Narodowy System Ekonomii Politycznej powstał w latach 40. XIX wieku. Wtedy tworzył się związek celny, czyli znosimy cła wewnętrzne, ale chronimy rynek dookoła cłami. Zresztą to samo zrobiono w Japonii. W Japonii, jak jeszcze w czasach feudalnych, te wszystkie księstwa też miały między sobą cła. Jak zniesiono szogunat, to też zniesiono granice celne wewnętrzne, a później starano się tak prowadzić tą politykę, żeby chronić granice zewnętrzne, a liberalizować, żeby stworzyć jak największy rynek wewnętrzny. I to jest ciekawa rzecz, bo to trochę przypomina Unię Europejską, tak? Ten związek niemiecki, czyli znosimy cła wewnętrzne, ujednolicamy przepisy, chronimy rynek na zewnątrz. Czyli jak ktoś dzisiaj będzie się zastanawiał, dlaczego Niemcy odgrywają tak silną rolę w Unii Europejskiej, to Niemcy mają już 200 lat doświadczeń. Oni przez 200 lat dokonywali integracji, później były dezintegracje związane z wojnami, później znowu integracje, więc Niemcy taką Unię budują już 200 lat tak naprawdę. Tylko że wcześniej to się nazywało Unia Europejska, tak? Więc oni mają ogromne doświadczenie, nikt takiego doświadczenia w Europie nie ma, więc oni wiedzą o tych procesach praktycznie wszystko. No i jeszcze te idee Liszta, na których w zasadzie ta polityka niemiecka czy ekonomia niemiecka się oparła, które w ogóle nie są znane w Polsce. A Liszt też pisał wówczas o Polsce. On porównywał Polskę do Anglii jako kraj, które w przeszłości miały podobny potencjał, przynajmniej potencjał kulturowy. A w pewnym momencie historii Anglia staje się światową potęgą, a Polska znika z mapy świata. I zdaniem Liszta, że sam wolny handel nie jest najważniejszy, bo wolne państwo może zniknąć z mapy Europy, czy tak jak Polska. Pojawiło się właśnie na przykład Polski. Ważne jest stworzyć, w zasadzie to nieważne przez jakie mechanizmy, czy to będą mechanizmy państwowe, czy mechanizmy rynkowe, stworzyć silną klasę średnią, stworzyć silny przemysł, bo to jest gwarancja suwerenności kraju, żeby mieć własną gospodarkę, silną gospodarkę. I te idee mocno przedostały się do Azji. Zresztą wątek Polski też się przedostał do Azji, bo jak ja czasami rozmawiam z Japończykami, tymi, którzy choć trochę coś wiedzą o Polsce, czy czytali, to zwróciłem uwagę, że oni często dostrzegają zabory w Polsce jako ten najgorszy okres w historii Polski. Może z pominięciem II wojny światowej, ale zabory były czymś strasznym. Zresztą w latach 80. XIX wieku przez Polskę z Berlina do Władywostoku jechał niejaki major Fukushima, twórca wywiadu japońskiego. To był prawdopodobnie pierwszy Japończyk, który się pojawił na ziemiach polskich. I na część tej wyprawy powstał wiersz, który stał się później pieśnią cesarskiej armii, Porando Kaiko, wspomnienie Polski, czyli nacjonaliści japońscy, armia cesarska miała swoją pieśń wspomnienie Polski. I to właśnie było wspomnienie Polski pod zaborami, Polski zniszczonej. Japończycy tak się tego bali, tak, że to gdzieś w ich świadomości to zostało, żeby nie utracić suwerenności. A żeby tego nie utracić, postanowiono jak najszybciej zbudować silną gospodarkę. I to całkowicie najlepiej niezależną od wpływów innych państw. Wówczas było hasło takie naczelne: silny kraj, bogaty kraj, silna armia. A inne hasło, które miało wyrażać tą niezależność, to kto pożycza za granicą, ten sprzedaje swój kraj. Czyli Japończycy praktycznie chcieli się zadłużać za granicą. Jedyna większa pożyczka to było na sfinansowanie linii kolejowej między Tokio a Yokohamą, a reszta jak własnymi siłami zbudować gospodarkę. Zresztą do dzisiaj ta idea tak naprawdę w Japonii istnieje.
O niej się nie mówi tak naprawdę, ale jak spojrzymy na japoński dług publiczny, ogromny dług publiczny, to jest mniej więcej 240% do PKB, ale tak naprawdę w prosty sposób można byłoby zrobić z tego 140% do PKB, bo 100% tego długu to są długi między rządem a agencjami rządowymi, czyli tak naprawdę są zapisy księgowe, więc dług można zbić o 100% w bardzo prosty sposób, ale w strukturze tego długu pożyczki zagraniczne to są tylko 4%. Wszystko to jest kwestia wewnętrzna. Oczywiście w Korei Południowej było inaczej. Korea z kolei Południowa się mocno zadłużała, o czym jeszcze powiem. Ale co zrobiło wówczas państwo japońskie? Zaczęło budować przemysł od podstaw. To państwo budowało przemysł w latach 70. XIX wieku, żeby 10 lat później zacząć to prywatyzować. Przemysł cały poszedł z wyjątkiem zbrojeniówki głównie, ale te wszystkie gałęzie przemysłu, które zostały stworzone, zostały później sprywatyzowane. Chodziło o to, że trzeba było szybko zbudować gospodarkę, nikt nie czekał, czy rynek to zrobi, tym bardziej, że ludzie nie mieli kapitału, a mógł przyjść kapitał zagraniczny, ale chodziło o to, żeby właśnie przed tym Zachodem się obronić, tak? Japończycy się bali się tego Zachodu, więc jak gdyby to stało u podstaw tej całej polityki. Czyli tak naprawdę cała polityka gospodarcza Japonii, ale i podejrzewam innych państw azjatyckich, dotyczyła bezpieczeństwa narodowego. Oni w ten sposób postrzegają bezpieczeństwo narodowe, że jak będziemy mieć silny przemysł, silną klasę średnią, to będziemy niezależni, nikt nas nie podbije. To akurat się pokrywa z tymi ideami Liszta. Więc ściągano z Zachodu najlepszych specjalistów, ściągano technologię, czy jak gdyby państwo zrobiło transfer, było inicjatorem tego, a później oddano to rynkowi tak naprawdę. Przy okazji też zrobiono reformę rolną, to też jest istotne, że w Azji tak naprawdę, czy weźmiemy pod uwagę Japonię, czy weźmiemy Chiny po II wojnie światowej, czy weźmiemy pod uwagę Tajwan po II wojnie światowej, czy Koreę Południową, to wszystkie reformy związane z polityką gospodarczą państwa były poprzedzone reformą rolną. W zasadzie jest to brutalna ingerencja prawa własności, jakby nie patrzeć, bo reforma rolna dotyczyła tego, żeby wywłaszczyć tych wielkich posiadaczy ziemskich i przekazać część ich własności mniejszym. Czyli tak naprawdę to jest tak paradoks, jak Amerykanie po II wojnie światowej wprowadzali te reformy w Azji, to często mieli bardzo mieszane uczucia, że z jednej strony to jest brutalna ingerencja w prawo własności, ale z drugiej strony stworzono klasę właścicieli, dużo większą. I stworzono też podstawy do kapitalizmu, tak? Bo kapitalizm też podstawą jest własność, więc stworzono dużo więcej właścicieli ziemskich dzięki temu, którzy zaczęli pracować na siebie. Oczywiście był też względy polityczne miały tutaj istotną rolę, bo ci nowi posiadacze ziemscy głosowali głównie na prawicę później, więc Amerykanie, na przykład w Japonii partia liberalno-demokratyczna, która w zasadzie rządzi Japonią już 60 lat, z krótkimi okresami przerwy, między 2008 a 2012 rządziła lewica, w latach 90. były takie krótkie epizody, ale tak naprawdę rządzi tam cały czas prawica i te środowiska, ci nowi właściciele, którzy stali się w wyniku reformy, dzięki tej ingerencji w prawa własności, stali się nagle podstawą elektoratu prawicy. I tak to mniej więcej wyglądało w XIX wieku. I przejdźmy może od razu do wieku XX. I tutaj znowu, po II wojnie światowej, kraje totalnie zniszczone, Japonia była całkowicie zniszczona. 70 dużych miast było zrównanych z ziemią, z wyjątkiem Kioto. I trzeba było zbudować wszystko od początku tak naprawdę. I znowu pojawia się państwo, które współpracuje z biznesem.
pojawi się tak zwany żelazny trójkąt. Biznes, administracja i polityka. Wszyscy ze sobą współpracują. To nie na takiej zasadzie, że państwo mówi, co macie robić, choć w Korei Południowej tak było, o czym zaraz powiem, tylko te informacje się między sobą transferują, czyli biznes, wielkie federacje biznesowe, największa, potężna grupa, Keidanren na przykład, ma swoje komitety, które pracują nad różnymi aspektami gospodarki, pracują nad prawem. Oni przedstawiają gotowe pomysły dla państwa. Czyli to też działa w obie strony. Nie tak, że państwo coś narzuca, ale państwo się też uczy od biznesu. I tak naprawdę Japonia czy Korea Południowa to są takie wielkie korporacje. Całe państwo jest jedną wielką korporacją, można powiedzieć. Wszystko się odbywa na zasadzie konsensusu, przynajmniej w Japonii. W zasadzie nikt nie mógł zostać premierem Japonii, jeśli środowiska biznesowe by się temu sprzeciwiły. Ale najważniejsza rzecz, nowa jakość po II wojnie światowej w całej Azji, to był taylorizm, czyli ideę Frederica Taylora, jego zarządzanie naukowe, które przyszło ze Stanów Zjednoczonych. W zasadzie, jak mówi wielki guru zarządzania Peter Drucker, to była największa filozofia XX wieku. Co ciekawe, za bardzo nikt nie wie, co to jest taylorizm, aczkolwiek jak się pójdzie do dowolnej księgarni, to jest dużo książek o tayloryzmie, tylko nigdzie nie jest napisane tayloryzm. Jest napisane to, co powstało na bazie tayloryzmu później. Lean, Kaizen, no to książki pewnie każdy widział, ale tak naprawdę od tego to się wszystko zaczęło w dużej mierze. Czyli to oddziaływało mocno na sektor prywatny, ale co ciekawe, w Japonii też wiele wdrożeń, których jest w sektorze prywatnym, też jest w sektorze publicznym. Więc na czym polegały te idee? A wróćmy jeszcze właśnie do Druckera, co mówił. On właśnie mówił, że to jest najważniejsza filozofia XX wieku. Popularnością mógł jedynie dorównywać marksizm, który się rozlał po świecie, ale marksizm upadł. Nie ma marksizmu, a taylorizm rządzi światem, mówi Drucker. To dzięki właśnie tayloryzmowi Niemcy tak bardzo szybko stały się potęgą między pierwszą a drugą wojną światową. Podnoszenie wydajności w przemyśle. To dzięki tayloryzmowi Stany Zjednoczone w trakcie II wojny światowej były w stanie potroić produkcję przemysłową. W zasadzie Departament Obrony amerykański, czyli znowu mamy czynnik państwowy, tak? Ale w Stanach Zjednoczonych często jest tak, że coś się też zaczyna od państwa, różne projekty, tak? Związane z internetem, GPS-em, badania. Później to jest, idzie do rynku, tak? To rynek rozwija. Ale inicjatorem potęgi Stanów Zjednoczonych w wielu aspektach było państwo. I tutaj też Departament Obrony stworzył taki program Training Within Industries, który miał polegać na tym, żeby skrócić czas szkolenia pracowników. Udało się skrócić o 75% nawet ten czas, żeby ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia, żeby mogli przyjść do fabryki, jak najszybciej, żeby wdrożyć tych ludzi, żeby mogli efektywnie, wydajnie pracować, nie było czasu. Nikt nie czekał, czy sam rynek to zrobi, tak? Tylko to była wojna, trzeba było szybko działać. Za tym stali statystycy amerykańscy i te idee przeniosły się do Japonii. A co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych zamarły na jakiś czas. Czyli tak naprawdę Japończycy tworzyli te programy na potrzeby wojny, żeby wygrać z wrogiem, czyli z Japonią, a po wojnie tak naprawdę Japonia zaczęła to wdrażać, a Stany Zjednoczone nie. I dlatego Japonia, japońskie przedsiębiorstwa stały się potężne po II wojnie światowej. Cała idea sprowadza się właśnie do podnoszenia wydajności, unikania marnotrawstwa. To bardzo dobrze się przyjęło na gruncie japońskim, bo w kraju, w którym tak naprawdę wszystkiego brakuje surowców. Jeśli spojrzymy na dzisiaj,
na przeciętny talerz japoński, to 40% kalorii to jest produkcja krajowa, 60% to jest import. Jeśli spojrzymy na surowce, to praktycznie wszystkie surowce są importowane. No Japonia ma trochę węgla, ale nie opłaca im się wydobywać. Taniej jest im importować mimo wszystko. Więc idea marnotrawstwa trafiła na podatny grunt. Wydajność polega na tym, w ujęciu Taylora, żeby móc produkować jak najwięcej, ale to nie chodzi o to, żeby zamęczyć pracowników, bo związki zawodowe często narzekały na Taylory, także to jest wykorzystywanie pracownika, ale chodziło o to, żeby właśnie ten pracownik przy jak najmniejszym wysiłku potrafił jak najwięcej wytworzyć. Badać to, jakie ruchy wykonuje, jak należy ustawić maszyny. I na tym, z tego się wywodzi cała idea Kaizen właśnie, ciągłego doskonalenia, unikanie marnotrawstwa. I człowiek, który odegrał istotną rolę, w zasadzie w Japonii to jest wielka postać, Edward Deming, on stworzył właśnie tak naprawdę ojciec zarządzania kością powojennego. Deming mówił w ten sposób: jak będziecie podnosić jakość, to będziecie mieć niższe koszty. No, to się wydaje troszeczkę takie dziwne, tak? Bo wysoka jakość kojarzy się z dużymi kosztami, a niskie koszty się kojarzą z niską jakością. Deming mówił nie. Jeśli się robi coś wysokiej jakości, to konsumenci będą to kupować, będzie rosła sprzedaż, będą spadały koszty jednostkowe. Czyli wysoka jakość w długim terminie oznacza niskie koszty. Japończycy poważnie potraktowali tę ideę. Zresztą Taylor mówił, jak pisał swoje dzieło właśnie naukowe zarządzanie, a to było jeszcze przed II wojną światową, że dzisiaj, czy dotychczas najważniejszy był człowiek, czyli czy dana jednostka, ale w przyszłości najważniejszy będzie system. I Japończycy zaczęli tego budować od systemu. Najważniejszy był system, czyli system bezwzględnej wydajności. Podnoszenie wydajności, uczenie się, znowu to samo, co było w XIX wieku. Toyota na przykład jeździ do Forda, podpatrują tam, co robi Ford. O tym pisał na przykład Eiji Toyoda, jeden z rodu właśnie Toyody, który zakładał Toyotę. Zresztą dzisiaj prezesem jest też człowiek z tego rodu, Akio Toyoda. I on mówił, że nasz system to był czysty taylorizm. Czasami niektórzy używają zamiennie taylorizm, fordyzm. Tylko że ten japoński był bardziej udoskonalony. Nie tyle masowa produkcja, ile unikanie też marnotrawstwa, żeby nie produkować za dużo, bo największym marnotrawstwem jest nadprodukcja. Więc powstawały te systemy w Toyocie, just in time. W zasadzie nie ma magazynów. Jak spojrzymy na wiele sklepów japońskich, to na przykład takie sklepy convenience, takie żabki troszeczkę, to one nie mają magazynów. 3 razy dziennie mają dostawy tak organizowane, ale to z innych zupełnie też powodów, o czym nie będę się rozwijał, bo to też jest niezwykle ciekawe, dlaczego logistyka. Myślę, że logistycznie jest niesamowicie rozwinięty kraj, jak powstawała ta logistyka. No i właśnie ten guru wielki zarządzania w Japonii, Amerykanin Deming, mówił też o systemie. Zresztą w internecie można znaleźć taki filmik, na którym on prezentuje eksperyment z czerwonymi koralikami, że tak naprawdę najważniejszy jest system, za który odpowiadają menadżerowie, że sami pracownicy tak naprawdę niewiele znaczą, że jeśli coś jest nie tak, to odpowiedzialność nie ponoszą najczęściej pracownicy, tylko menadżerowie za to, że ustawili źle system. Ten system trzeba cały czas poprawiać, udoskonalać. I Japończykom się to udało i w pewnym momencie w latach 80. zaczęli zagrażać gospodarce amerykańskiej. I wtedy też Deming został w Stanach Zjednoczonych odkryty. Jak już został odkryty, to prowadził szkolenia dotyczące zarządzania jakością. Miał zabukowane to na 3 lata do przodu.
Każda, już każdy koncern amerykański wtedy chciał mieć u siebie Deminga, tak? Co on takiego niezwykłego wdrożył w Japonii. A to w zasadzie były proste idee, tak? W których najważniejsza była dyscyplina też, podnoszenie wydajności, dyscyplina, unikanie marnotrawstwa. W zasadzie w tym to się zawiera, tak? I też osiągnięcie pewnej skali. Czyli żeby osiągnąć skalę, trzeba było eksportować. Japonia nie ma surowców, więc musi też dużo importować. I to samo jest w Korei Południowej, to samo jest w całej Azji, tak? Że te kraje, z jednej strony jest tam duża akumulacja kapitału, ludzie oszczędzają dużo, to czego nie ma w Polsce. W Polsce podobno na ziemiach polskich przez ostatnie 400 lat praktycznie nie było oszczędzania. Tam było duże oszczędzanie. Z tych oszczędności można było robić inwestycje, czyli inwestycje były bardzo ważne i stawianie na dużą wartość dodaną, czyli sprowadzamy towary nisko przetworzone, surowce, wytwarzamy produkty, do których trzeba wnieść jak najwięcej swojej wartości. Jak dzisiaj spojrzymy na właśnie wartość dodaną przemysłu krajowego w eksporcie, to Japonia ma swój wkład w tym, co eksportuje 80%, a do niedawna miała 90%, Polska ma 60%, Chiny mają 60%, ale Chiny idą do przodu. Chiny są jedynym państwem na świecie, w których ta wartość dodana rośnie bardzo szybko. Chiny dogoniły Polskę w zasadzie. Japonia ma dzisiaj 82%, Stany Zjednoczone 78%, czyli Stany Zjednoczone i Japonia to cały czas są potęgi produkcyjne. Chiny cały czas gonią, jeszcze mają daleko tak naprawdę. Ale te przyrosty, ten wkład chiński w produkty jest coraz większy. Chiny przekształcają się z montownie świata w prawdziwą fabrykę świata. Więc tutaj pod tym wskaźnikiem Unia Europejska jest za Japonią, za Stanami Zjednoczonymi. Też takim ciekawym wskaźnikiem jest, ostatnio właśnie publikowałem na swoim fanpage'u Inspirazja, wskaźnik złożoności gospodarczej, czyli on dotyczy tego, na ile kraje potrafią połączyć wiedzę, umiejętności, organizację pracy, żeby wytworzyć skomplikowane produkty, czyli stworzyć lasery, projektory, kamerę, która właśnie nagrywa to spotkanie. I tak naprawdę światowym liderem jest Japonia, druga jest Szwajcaria, trzecie są Niemcy. To są cały czas potęgi. Na drugim końcu tego zestawienia są kraje afrykańskie, które w zasadzie poza eksportem surowców nie potrafią nic więcej uczynić. I Polska jest na poziomie Chin tak naprawdę. Jak ostatnio patrzyłem na ten najnowszy ranking, to Polska chyba jest na 20 miejscu, Chiny są na 21. Czyli tak naprawdę wartość dodana jest zbliżona jak w Chinach. Czyli pewne wskaźniki, których na co dzień się może nie obserwuje, są podobne i dla Polski, i dla Chin, tyle że no Chiny to masa, tak? Ogromny organizm. Nie można go porównywać w żaden sposób do Polski, ale to też pokazuje, że Chiny jeszcze nie są hegemonem. Jak się często mówi, że Chiny mają jeszcze długą drogę przed sobą, ale rosną bardzo szybko. Bardzo szybko zachodzą tam zmiany, więc może się tak zdarzyć, że rzeczywiście Chiny będą tą potęgą numer jeden światową, przegonił Stany Zjednoczone, ale nie sądzę, żeby stało się to szybko. I tak to mniej więcej wyglądało w Japonii. W zasadzie gospodarka była mocno sterowana przez państwa lat 60. Nie zawsze to było dobre, bo niektórzy przedsiębiorcy na to narzekali, bo czasem jest tak, że jak państwo próbuje coś czymś sterować, to może być tak, że zadusi naprawdę jakieś ciekawe inicjatywy prywatne. Tak było na przykład z Hondą. Soichiro Honda dostał taką propozycję od Ministerstwa Gospodarki Japońskiego, żeby skoncentrował się na motocyklach, żeby nie eksportował samochodów, bo tutaj jest i tak dużo firm japońskich, i prawdopodobnie nie ma szans na tym rynku.
A Honda postawił na swoim, powiedział, że nie, że on wejdzie w rynek samochodowy. I okazuje się, że to on miał rację, a nie urzędnicy państwowi. Podobnie było z firmą Sony, która też w zasadzie powstała. W zasadzie cały przemysł elektroniczny japoński powstał bez pomocy państwa. Państwo wspierało tam przemysł stoczniowy, ciężkie przemysły. Oczywiście ta polityka była taka, że przechodzimy od najprostszych przemysłów do bardziej skomplikowanych. Niektóre branże troszeczkę na tym czerpały, bo na przykład przemysł motoryzacyjny korzystał z tego, że miał szybsze odpisy amortyzacyjne. Ale branża elektroniczna w zasadzie powstała bez pomocy państwa. Czasami państwo nawet przeszkadzało, no tak, żeby to zrównoważyć, że to państwo nie jest zawsze lekiem na wszystko. W przypadku firmy Sony to było tak, że Akio Morita, twórca tego koncernu, współtwórca w zasadzie, dziękuję bardzo, współtwórca tego koncernu miał problemy z nabyciem patentów, bo w zasadzie przepływ kapitału był kontrolowany w 100% przez państwo i nie można było sobie wymienić waluty i sobie kupić coś tam, albo wybudować fabrykę za granicą. Trzeba było mieć na to zgody państwa, a państwo widziało firmę Sony, jakąś malutką jeszcze wtedy, lata 50., 60. początek. I nie rokowano z firmą Sony żadnych nadziei, więc Akio Morita przez pół roku chodził po korytarzach Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, żeby przekonać urzędników, że jednak żeby państwo mu nie utrudniało działania, ale się dało. I rzeczywiście państwo przestało mu przeszkadzać. Czyli tutaj ta pewna elastyczność tego państwa też jest ważna, że jeśli rzeczywiście ktoś jest zdeterminowany, ma dobre pomysły, to żeby to państwo nie zadusiło prywatnej inicjatywy, bo państwo ma jakieś priorytety, ale przy okazji może zadusić tych mniejszych, którzy będą kiedyś wielcy. I tutaj rzeczywiście w przypadku Hondy czy Sony każdy mógł się tam rozwinąć tak naprawdę w Japonii. A ważny jest też rynek, bo o czym nie wspomniałem może na początku, nawet jeśli spojrzymy na wiek XIX, to tak naprawdę uwolniono energię Japończyków. Było państwo z jednej strony, ale z drugiej strony uwolniono, ten system feudalny został zniesiony. W zasadzie zmiany zachodziły tak szybko, że ci, którzy inicjowali te zmiany, później wszczynali bunty, bo zmiany były po prostu za szybko. Oni nie oczekiwali, nikt się nie spodziewał, że tak szybko państwo będzie się przekształcać. Takim najsłynniejszym buntem, czy rebelia w Satsumie, Takamori Saigo, jeden z bohaterów narodowych Japonii, który właśnie stał na czele wojsk cesarskich w trakcie restauracji władzy cesarskiej, później się sprzeciwił. To jest pokazane w filmie, oczywiście z dużą dozą fikcji, w filmie Ostatni Samuraj właśnie, te końcowe filmy, sceny w filmie to jest właśnie wzorowane na rebelii w Satsumie i tam jest Lord Katsumoto, chyba tak się nazywał, to jest właśnie wzorowany na Takamori Saigo. Więc zmiany były tak szybkie, że ci, którzy inicjowali przemiany, później często się buntowali. Całkowicie przekształcono system, ale uwolniono energię ludzi, tak? Przeprowadzono reformę rolną, uczyniono z milionów ludzi właścicieli ziemski. I to samo było po drugiej wojnie światowej w Azji, a szczególnie jeśli spojrzymy na Chiny po 1978 roku, kiedy też uwolniono energię ludzi, czyli zniesiono kolektywizm. Czyli wolny rynek, czyli rynek, bo niektórzy twierdzą, że nie trzeba dodawać wolny, bo rynek z natury jest wolny, tak? Czyli trzeba podkreślić, że uwolnienie energii obywateli było zasadniczym źródłem sukcesu,
ale gdzieś obok tego stało państwo. Ale to też, co mówiłem na początku, że jest inny punkt wyjścia. O ile w krajach anglosaskich najważniejsza jest jednostka, a państwo często jest wrogiem tej jednostki, o tyle w Azji Wschodniej państwo nie jest wrogiem jednostki, bo jednostka wcale nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest grupa, najważniejszy jest naród, najważniejsze priorytety polityki to żeby wyciągnąć jak największe masy ludności z biedy. Tą politykę się prowadzi w Chinach, to robiono w Japonii. Tutaj nie chodzi wcale o socjalizm, żeby tym ludziom dać zasiłki, tylko żeby poprzez pracę, żeby poprzez odpowiedni system, który inicjuje państwo, jak największa część społeczeństwa wyszła z biedy. I w Chinach to się doskonale udało, w Japonii to też się udało, w Korei Południowej też się udało, na Tajwanie też się udało. Ciekawy jest przypadek Korei Południowej, bo dlaczego mówimy o Japonii tyle na początku, bo te wszystkie państwa później, które przeprowadzały reformy, Korea Południowa, Tajwan, Chiny w pewnym stopniu, wzorowały się na tym, co było w Japonii, przynajmniej w początkowej fazie. Co było dalej, to było różnie, ale w Korei Południowej na przykład w latach 60., gdy została ustanowiona dyktatura generała Parka, ojca obecnej prezydent Park, to ingerencja państwa była jeszcze silniejsza niż w Japonii tak naprawdę. Tam była bezwzględna ingerencja państwa, ale chodziło o to, żeby ten biedny kraj, bo Korea Południowa jeszcze w latach 60. była biedniejsza od Korei Północnej, żeby ten biedny kraj też się mógł obronić przed wrogiem z północy, który był silniejszy, ale żeby też był potęgą. Pierwszą rzeczą, którą zrobiono, znowu ingerencję w rynek. Dokonano renacjonalizacji czy nacjonalizacji banków. System bankowy, który został sprywatyzowany w latach 50. przeszedł pod kontrolę państwa. Ale państwo też miało wizję. Ci, którzy kierowali tym państwem, nie myśleli, co będzie za 2 lata czy za 5 lat, oni myśleli w perspektywie dekad. I to jest ta różnica też między Zachodem a Wschodem. Jeśli spojrzymy na różne badania kulturowe, to Zachód patrzy na różne rzeczy krótkoterminowo. Na giełdzie w Nowym Jorku patrzy się na wyniki kwartalne. Nikt nie myśli, co będzie za 10 lat w firmie. Wyniki kwartalne chcą inwestorzy widzieć. W Azji natomiast nie jest istotne, jakie będą wyniki za kwartał. Ważne, gdzie będzie przedsiębiorstwo za 10, za 20 lat. I ci, którzy rządzili państwem, też myśleli w długiej perspektywie. Więc zaczęto na wzór japoński reformować gospodarkę. W zasadzie w przeciwieństwie do Japonii, gdzie sektor prywatny dużo dawał wiedzy dla państwa, tutaj państwo często mówiło, co macie robić. Tak było na przykład z koncernem Lucky Gold Star, dzisiaj znany jako LG. Do właściciela, pana Ku, przyszedł człowiek odpowiedzialny za politykę gospodarczą, oczywiście wojskowy, i mówi, że będziecie produkować kable. No oni chcieli, LG chciało robić tekstylie, ubrania chcieli szyć. Oni mówią, nie, będziecie robić fabrykę kabli. Pan Ku mówi, że nie, że ja się na tym nie znam. A państwo mówi, że to nie ich problem, tak? Że ma 2 tygodnie, tak? Chcieli dać mu tydzień, ale skoro się nie zna, to mu dali 2 tygodnie. Żeby zorganizował transfer technologii, żeby załatwił finansowanie, które państwo oczywiście ubezpieczy. I się dało, chyba w 10 dni to zrobił. Gdzieś tam technologię z Niemiec. I tak powstały fabryki kabli LG, które później się przekształciły w ogromny koncern światowy. I tak było ze wszystkimi firmami koreańskimi. Państwo dawało im dużo pieniędzy, wsparcie, ochronę raczkujących przemysłów, o których mówił Hamilton i o czym mówił Liszt, którzy
odgrywali jednak istotną rolę na idee państwowe, tych polityków, którzy byli odpowiedzialni za politykę gospodarczą, ale państwo oczekiwało też wyników. Jeśli ktoś nie potrafił sprostać, no to odcinano mu dopływ kapitału, można było nawet zniszczyć firmę. Państwo mogło zniszczyć firmę, czyli to zupełnie nieprawdopodobne podejście do świata anglosaskiego. Liczyły się wyniki. I tak samo było w rządzie. Na początku roku generał Park spotykał się z ministrami rządu i ich pytał, słuchajcie panowie, pojedynczo się oczywiście pytał, no co w tym roku robimy? I oni mówią, że zrobimy to, to, to i to. No mówi, no dobra. Po roku przychodził i sprawdzał, co zostało zrobione. Jeśli nie zostało zrobione w 80%, to wyrzucał takiego miejsca z rządu. I ktoś nowy wchodził na jego miejsce. Czyli liczyła się efektywność. Państwo mocno ingerowało, ale żądało efektów. Dzisiaj, jeśli spojrzymy na Koreę Południową, to jest to chyba przykład wielkiego sukcesu, jeśli chodzi o układy o wolnym handlu. Czyli na początku bezwzględnie chroniono te powstające firmy, które się przekształciły w wielkie koncerny, jak Samsung, Hyundai, LG. Ale później rynek zliberalizowano w dużej mierze. Dzisiaj Korea Południowa ma umowę o wolnym handlu z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Indiami, więc jeszcze jest tylko kwestia, czy oni wstąpią do partnerstwa transpacyficznego, bo tutaj oni nie weszli do tego układu. W zasadzie to jest układ japońsko-amerykański, mimo że został zainicjowany przez kogo innego, przez Singapur, Chile, Nową Zelandię, ale tam pierwsze skrzypce gra Ameryka, Japonia. Niektórzy twierdzą, że jest to wymierzone w Chiny, tak? Więc Chiny też próbują różnych inicjatyw, żeby zmienić ten porządek, żeby się wyrwać właśnie z tej dominacji amerykańskiej. Taką inicjatywą jest właśnie Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, czy inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku, żeby jak gdyby zrównoważyć potęgę amerykańską, w zasadzie tam w Dalekim Wschodzie, na Zachodnim Pacyfiku, japońsko-amerykańską. W zasadzie moim zdaniem to jest projekt bardziej polityczny niż gospodarczy, aczkolwiek może wypali. Tak? Bo, jeśli spojrzymy na takie miejsce Cieśnina Malaka, zresztą byłem w Malace kilka lat temu, takie miejsce wydaje się spokojne. W ogóle jest fascynująca tamta część, bo Kuala Lumpur jest niezwykle takim żywym miastem. Cała miejscowość Malaka jest w ogóle ospałym miejscem. A jak się pojedzie trochę na południe do Singapuru, to nie ma takiego życia jak w Kuala Lumpur może, ale więcej jest życia niż w Malace. Więc, ciekawe miejsce, ale nikt by nie pomyślał, człowiek by tam jak się tam pojedzie i się pozwiedza te miejsca, to nikt nie pomyśli, że obok przechodzi szlak handlowy, który przechodzi ponad 50% transportu kontenerowego, przez który 60% surowców energetycznych Japonii przechodzi, przez który 2/3 surowców energetycznych Korei Południowej przechodzi, przez który 80% importu ropy chińskiego przechodzi. I w dużej mierze ta inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku dotyczy tego, żeby to w jakiś sposób zabezpieczyć się przeciwko temu, bo już zresztą Amerykanie raz pokazali, co to znaczy odciąć kraj od surowców. Nałożono embargo na Japonię. Japonia stała się na tyle nerwowa, że zaatakowano Pearl Harbor. Dzisiaj wszyscy mają doświadczenia z tamtego okresu, bo Amerykanie też wiedzą pewnie, że Chiny staną się nerwowe jak Japończycy. Ale z drugiej strony Chiny też wiedzą, że napaść na Amerykę też nie może się skończyć tym, z czym się skończyła napaść Japonii na Amerykę. Więc każdy ma jakieś doświadczenia, tak, z tamtego okresu, ale tamto doświadczenie pokazuje, jak ważne są też szlaki handlowe. Więc udało się, jeśli chodzi o politykę przemysłową w Japonii, udało się w Korei Południowej. Na Tajwanie w zasadzie też. Tajwan to jeszcze w latach 60. był główny produkt eksportowy Tajwanu, to był cukier, a później przeszli w technologię.
w dużej mierze Dolina Krzemowa Amerykańska się rozwinęła dzięki Tajwanowi, bo model biznesowy, który do końcówki lat 80. obowiązywał, czyli model pionowy, gdzie w jednej firmie było planowanie, produkowanie, w zasadzie wszystko, zamieniono w model horyzontalny, czyli ci młodzi, zdolni ludzie w Dolinie Krzemowej mogli sobie planować, ale nie musieli się martwić, jak wybudować fabrykę, która zrobi półprzewodniki, bo można to zlecić na Tajwanie i oni to zrobią. Park maszynowy warty miliardy dolarów, więc nikt by tego nie zrobił, więc tam też inicjatywa prywatna i państwowa. Maurice Chang, człowiek, który dużo lat spędził w Stanach Zjednoczonych, wrócił na Tajwan w latach 80., dogadał się z państwem, zaryzykowany taki model biznesowy, że po prostu klepiemy półprzewodniki dla całego świata i nie wnikamy, co to ma być. Ważne jest zaufanie, tak? Bo firmy często się boją, że ktoś ukradnie ich myśl. A tutaj my nie wnikamy w to, jesteśmy wiarygodnym partnerem, nie interesuje nas do końca, co oni jak będą wyglądały dobra finalne. Oni nam zlecają, my to produkujemy i taka jest symbioza Ameryki, kreatywności amerykańskiej, tego indywidualizmu amerykańskiego i tych zdolności produkcyjnych czy organizacyjnych, przemysłowych Azji Wschodniej, czyli tak naprawdę jak się połączy te oba czynniki, no to Pacyfik jest centrum gospodarczym świata i coraz większym. Może się okazać, że Europa nie będzie nikomu potrzebna za jakiś czas, że będziemy na peryferiach. Zresztą my się uczymy, jak my patrzymy na mapy na przykład, to my jesteśmy w środku świata, ale jak się pojedzie do Japonii, to tam zupełnie inaczej mapy wyglądają. Tam Japonia jest w środku świata. W Chinach państwo środka jest w środku świata, tak? Europa jest na peryferiach tej mapy, więc oni inaczej postrzegają świat. To my jesteśmy na peryferiach, oni są centrum świata. No Europa jest cały czas silna, no to też nie można, Europa słabnie, to bardzo mocno, no najpierw osłabiła ją pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, później za dużo polityki socjalnej zapewne, ale Europa słabnie względem tamtych regionów. No i pytanie, gdzie będziemy za lat 10, 20, 30, czy rzeczywiście tamten region tak zdominuje świat, że nie będziemy im do niczego potrzebni, ale pod warunkiem, że nie dojdzie do konfliktu ze Stanów Zjednoczonych z Chinami, tak? Różne mogą się wydarzyć rzeczy. Trochę mógłbym też powiedzieć o Chinach, o tamtej polityce państwa, ale chyba i tak dość długo mówię, więc może przejdźmy do dyskusji. Godzina, tak? No to tak mniej więcej planowałem. Więc jeśli ktoś ma jakieś pytania, to... Rafał Duziński. Czy pana, czy Korea Północna jest w stanie zagrozić Republice Koreańskiej? No, jeśli się coś... Teoretycznie jest w stanie zagrozić, tak? Ale cały region pilnuje tego, żeby jednak nie naruszyć tamtego porządku, bo tak naprawdę Korea Północna jest pewnym problemem dla całego regionu i dla Chin, i dla, nie tylko dla Południowej, i dla Japonii, bo ważna jest też stabilność systemu. Prosperity jest wówczas, gdy system jest stabilny w miarę, a jeśli się pojawia jakieś państwo, które stabilizuje ten region, to stracą na tym wszyscy, więc wszyscy tego pilnują, żeby jednak Korea Północna nie naruszyła status quo, tego, które jest teraz, ale z drugiej strony nie wiem, czy potęgom tamtego regionu, Chinom i Japonii zależy na tym, żeby doszło do zjednoczenia Korei, bo zresztą Korea Południowa ma różne programy zjednoczeniowe, oni się do tego przygotowują, mimo że jest coraz większy rozjazd
jak ja rozmawiałem kilka miesięcy temu z panem Kimem, to jest prezes spółki LG Innotech we Wrocławiu, taka spółka, w ogóle tym jest klaster LG, największa inwestycja w Polsce, chyba 1 miliard euro, dużo firm koreańskich, to on właśnie opowiadał, że jako mały chłopiec z ojcem wyjechał z Pjongjangu na południe i wtedy wybuchła w 1953 wojna na Półwyspie Koreańskim i on już musiał na południu zostać. I opowiadał o tych zmianach, że te społeczeństwa tak się różnią, nawet językowo już teraz, że ciężko będzie to zjednoczyć, ale są takie programy wzorowane często na zjednoczeniu Niemiec, ale z drugiej strony pytanie, czy inne państwa tego chcą, bo tak, Korea Południowa to wiedza, technologie, kapitał, a północ to są surowce. W Korei Północnej prawdopodobnie są największe zasoby metali ziem rzadkich, które są potrzebne w elektronice. Więc jeśli by się zjednoczyło Koreę Północną z Południową, to z czasem, jeśli by się to udało oczywiście, to mogło powstać superpotęga kolejna, która może nie leżeć w interesach Japończyków czy Chińczyków. Ale rzeczywiście no, Korea Północna jest problemem. Zresztą jak spojrzymy na stosunki dyplomatyczne Chin z Koreą Południową i Chin z Koreą Północną, to w ostatnim czasie lepiej się układają, zdecydowanie lepiej się układają relacje między Koreą Południową a Chinami niż Koreą Północną a Chinami. Więc Chiny bardziej postawiły ostatnio na Koreę Południową niż Koreę Północną. Tutaj jeszcze moje kolejne pytanie, ale to już odnosi się do gospodarki, mianowicie czy zjednoczenie może być też taki problem, że Korea Południowa jest bogatsza od Korei Północnej, że Korea Północna to jest komunizm, gospodarka zdalnie planowana, natomiast Korea Południowa to jest kapitalizm. Ja uważam, że to może być problemem po prostu w zjednoczeniu. Znaczy zjednoczenie zakłada, że jednak to południe wchłonie tą północ, że jednak system będzie... Że no, nie mogą być dwa systemy, akurat tak wykluczające się, ale problem jest też przystosowanie się ludzi z północy, bo czasem jest tak, że ludzie uciekają gdzieś tam przez Chiny na południe, a później się okazuje, że nie potrafią żyć na tym południu. Że mimo, że żyli w zamordyzmie na północy, to po pewnym czasie nie potrafią żyć w wolności tej względnej, czy dla nich to w ogóle w wolności, tak? Że się, już się tak wychowali w tym zniewolonym świecie, że oni chcą wrócić do tego świata. To rzeczywiście to będzie ciężko połączyć. Ze względów gospodarczych i ze względu na to, że już minęło wiele lat, to będą po prostu problemy, żeby zjednoczyć Koreę, albo to się jest to rzeczy niemożliwe. Znaczy czym dłużej się będzie to zwlekać, tym trudniej to będzie, bo te państwa coraz bardziej się rozjeżdżają, chyba że Korea Północna coś wymyśli, że się zacznie zbliżać, tak? Ale na razie nie widać nic takiego. Ja wiem, że w Korei Północnej powstała jakaś specjalna ekonomiczna, właśnie oni eksperymenty jakieś z kapitalizmem robią. No tak robią, bo obserwują tak, co robili Chińczycy na przykład, więc... I ten region ponoć się rozwija lepiej od stolicy tego Pjongjangu, czy Fenianu, jak oni tam nazywają. No, to tak jak w Chinach też strefy ekonomiczne rozwijały się szybciej. Zresztą to co ciekawe, jak pierwsza strefa w Shenzhen powstała w 79 zdaje się, to kilka lat później przed wjazdem do strefy był napis czas to pieniądz, wydajność jest twoją linią życia. Więc w komunistycznym kraju takie podejście. Więc, zmienili, bo ja widziałem wydajność jest wszystkim. A, no, czyli teraz wydajność jest wszystkim, ale dla nich to jest... Te narody Azji są bardzo pragmatyczne. My często w Europie, tak jak ta dyskusja z jowami ostatnio, że jest dyskusja, są zwolennicy jowów i są przeciwnicy jowów, tak? Albo są zwolennicy jowów i zwolennicy ordynacji proporcjonalnej. Ale jakoś nikt nie dyskutował o ordynacji mieszanej. Co więcej, dwa obozy mówiły o wadach systemu mieszanego.
Czyli żeby stworzyć czysty system, tak? Że jedni mówią, że ten jest lepszy, a drugi ten. A jak spojrzymy na przykład na Japonię czy na Tajwan, to stworzono system mieszany. Na przykład w Japonii 60% parlamentarzystów do izby niższej wybieranych jest w systemie JOW, a 40% wybieranych jest w systemie proporcjonalnym. To taka hybryda polskiego systemu, czyli Sejm i Senat w jednym. Z tą różnicą, że u nas do Sejmu w systemie proporcjonalnym z listy wchodzą ci, którzy dostali najwięcej głosów, a tam wchodzą ci, którzy mają największe, są najwyżej na liście. Czyli żeby nie było konkurencji między sobą w trakcie walki wyborczej. Czyli stworzono pewien konsensus. I tutaj jeszcze jakieś pytanie tam. Ale tam z tyłu. Jeszcze dalej. Czy Chiny mogą zostać wyhamowane w wyniku jakichś przypadków wewnętrznych, jak na przykład zaniepokojenia w kwietniu, bo kryzys na giełdzie w Szanghaju, tylko takiego stracił jednotrzymiowość, coś takiego, oraz w wyniku działań zewnętrznych, Amerykanie właśnie przyprawiają się stare europejskie, tak azjatyckie, czy suma działań zewnętrznych, może doprowadzić do znacznego spowolnienia rozwoju tej kwestii? No Chiny już spowalniają. PKB im spadło poniżej 7%. W zasadzie jak spojrzymy na ośrodki badawcze z innych państw, które też nawzajem siebie tam kontrolują, oglądają, to Japończycy twierdzą, że PKB w Chinach rośnie w tempie 5-6%. Chińskie oficjalne dane są 7%, więc, ale już teraz nawet oficjalne podały, że jest 6,9, więc może być tam trochę i mniej. Prawdopodobnie ten wzrost jest troszeczkę zawyżony, ale też czym on jest spowodowany, to właśnie też wiele inwestycji na kredyt. Ten wskaźnik PKB jest bardzo niebezpieczny, bo tak naprawdę ja to widzę na przykładzie Japonii, do której jeżdżę regularnie co kilka lat, co dwa lata średnio jeżdżę i tam siedzę po kilka tygodni, czasem miesięcy. I gdybyśmy patrzyli to, co jest napisane w gazetach czy na portalach internetowych o tych dwóch straconych dekadach japońskich i braku wzrostu, to by się okazało, że już wszyscy Japonię prześcignęli. No dwie dekady, tak, to można prześcignąć, jak się ma wysoki wzrost PKB, ale jak się tam zajedzie, to cały czas widać potęgę. Bo oni idą w zasadzie w jakość. W coś, czego nie da się zmierzyć tak naprawdę. Jakości nie da się zmierzyć. Więc wskaźnik PKB jest bardzo złudny, więc nawet jeśli on będzie hamował w Chinach, to wcale nie oznacza, że Chiny będą gorzej się rozwijać. Bo to po prostu może być ten rozwój w sferach, których nie widać tak naprawdę do końca. Tak jak toalety, tak? To jest taki dobry przykład, właśnie prezes firmy Toto, japońskiej, największy producent toalet. Właśnie porównywał Kaizen i te zmiany jakościowe między Zachodem a Japonią na przykład, że ściągnęliśmy toalety od was, ale wasi dziadkowie korzystają z takich samych toalet jak wy. Natomiast nasi dziadkowie korzystali z takich samych, ojcowie być może, ale nasze toalety już dzisiaj są inne. I jak wrzucicie państwo na YouTube Japanese toilet, to właśnie będzie japońska toaleta, która jak się usiądzie na desce sedesowej, to się podgrzewa automatycznie, przez Wi-Fi łączy się przez panel sterowania, który jest w ścianie, albo panel sterowania jest przy desce sedesowej. Ta toaleta myje pupę, suszy, w zasadzie papier toaletowy jest tylko potrzebny do tego, jeśli nie dosuszy, tak, to urządzenie i tego w zasadzie w PKB się nie da zmierzyć. Więc PKB w Chinach na pewno będzie spadać, ale to nie oznacza, że Chiny będą słabnąć. Moim zdaniem Japonia cały czas jest silna i być może siła Japonii polega na tym,
żeby nie było widać we wskaźnikach, że jest silna. Tak samo jak Chiny na początku drogi. To, co mówił Deng Xiaoping, że żeby stworzyć potężne państwo, ale żeby nikt się nie zorientował. Już dzisiaj się wszyscy zorientowali, więc teraz jakim PKB spadnie, to znowu może odwrócić tę uwagę, ale rzeczywiście problem Chin polega na dużym zadłużeniu, szczególnie przedsiębiorstw państwowych. I ta bańka na giełdzie też była w dużej mierze pompowana z kredytów. W zasadzie to nic nowego, bo w Japonii było to samo. Na przełomie lat 80. 90. w Japonii było to samo. Tylko pytanie, czy Chińczycy wyciągną wnioski z bańki spekulacyjnej japońskiej, która no, położyła system. Minęło już dwie dekady. Nie, minęło już 25 lat, tak, 25 lat. Jeśli spojrzymy na indeks Nikkei, japońskiej giełdy, który miał wtedy 40 tysięcy punktów, to po 20 latach cały czas jest w połowie tego. Jak głęboki to był spadek. Więc na kredyt, jak się spekuluje, to tym się kończy. Zresztą Amerykanie mieli też trochę w tym swojego udziału. Plaza Accord, porozumienie, kiedy w połowie lat 80. Amerykanie nie mogli już konkurować z przemysłem japońskim i niemieckim. To Amerykanie zaproponowali, znaczy dali propozycję bez wyjścia w zasadzie, że osłabiamy dolara, tak, bo nie jesteśmy w stanie konkurować, jesteśmy za drodzy dla was. A to, co mówił Deming, ten mistrz jakości, o którym wspomniałem wcześniej, że problem Ameryki wcale nie leżał w masowej produkcji, czy w tego typu czynnikach, tylko leżał w jakości właśnie. Ale Amerykanie rozłożyli Japonię na łopatki, tak, że osłabione dolara. W ciągu 3 lat jen japoński się umocnił względem dolara o 100%. Nagle produkty japońskie były już mniej konkurencyjne cenowo. W ogóle to było też w czasach prezydentury Ronalda Reagana, który też się nam kojarzy z wolnością, tak? Ale z drugiej strony tam też pilnowano interesów. Amerykanie potrafią pilnować interesów, co pokazuje przykład Volkswagena teraz. Tak? To Amerykanie rozkładają Volkswagena. Jeśli popatrzymy na firmy, na inwestycje firm prywatnych w badania i rozwój, to największe wydatki na badania i rozwój ma właśnie Volkswagen. Rocznie wydaje 10 miliardów euro. Ogromne pieniądze. No i teraz z tych 10 miliardów euro będą wypłacać odszkodowania. Zamiast rozwijać się, to będą wypłacać odszkodowania. Więc ale popełnili błąd, Amerykanie to wychwycili. Wtedy też Amerykanie pilnowali interesów, więc nałożono na Japończyków, zaproponowano samo ograniczenie się, tak, że firmy japońskie będą eksportować do Stanów Zjednoczonych jakieś tam kontyngenty. Dobra, możecie eksportować do nasz rynek, ale nie tyle, ile chcecie, tak? Bo zagrażacie naszej gospodarce. To było w czasach Ronalda Reagana. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a zapomniałem chyba w trakcie tego wykładu. Jest jeden ważny element, o którym trzeba wspomnieć, to jest konkurencja, bo na rynku jest niezwykle ważna konkurencja. Nawet i państwo rozumie, państwo azjatyckie, czy to państwo japońskie, czy koreańskie, czy chińskie, rozumie, że konkurencja jest ważna. Nawet jeśli państwo ingeruje w rynek, to wie, że jeśli stworzy się monopole, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Jak jest postrzegana konkurencja, to mogę podać na przykładzie bankructwa Japan Airlines jeszcze sprzed tego kryzysu w 2008 roku. W zasadzie firma była no, zadłużona, nierentowna. Na rynku japońskim są dwóch narodowych przewoźników. JAL i ANA. I JAL bankrutuje. I państwo ratuje JAL. Oczywiście firma przechodzi głęboki proces restrukturyzacji. Zwalniani są ludzie. Państwo im umarza długi. I firma się podnosi na nogi. Później pojawia się ten kryzys,
który był dobrodziejstwem akurat dla tej linii lotniczej, bo jak był kryzys, to Japonia, która mimo że jest mocno zadłużonym krajem, to cały czas jest postrzegana jako bezpieczna przystań. I cały kapitał zaczął płynąć do Japonii. Tak samo jak do Szwajcarii, o czym się przekonali wiele osób, biorąc kredyty w Polsce denominowane w frankach, czym jest bezpieczna przystań w czasach kryzysu. Napłynął kapitał do Japonii, jen się umocnił, dzięki czemu było tanie paliwo i to w dużej mierze pomogło właśnie też dla Japan Airlines. Czyli głęboka restrukturyzacja, później jeszcze tanie paliwo, które jest bardzo istotnym składnikiem kosztów w branży lotniczej. Firmę uratowano w każdym razie. Ale z kolei ten mocny jen spowodował, że branża elektroniczna miała problem. Wtedy tak naprawdę to Korea Południowa mocno wypłynęła, bo Samsung, LG były konkurencyjne cenowo w stosunku do produktów japońskich. Dzisiaj już ta konkurencyjność cenowa się zmniejszyła, bo z kolei teraz Japonia zaczęła obniżać jena i w ciągu 2 lat jen chyba, znaczy won koreański się umocnił w stosunku do jena o 3/4 chyba, znaczy strasznie duża aprecjacja, więc już Koreańczycy utracili tą konkurencyjność cenową, ale wówczas branża elektroniczna mocno na tym ucierpiała i przedstawiciele branży elektronicznej przyszli do państwa prosić o pomoc i powołali się na przykład Japan Airlines. Skoro pomogliście tamtym, to pomóżcie nam. A urzędnicy mówią: nie, wam akurat nie pomożemy. Dlaczego? Dlatego gdyby Japan Airlines bankrutowała, to jeden przewoźnik zostałby na rynku, ANA, All Nippon Airways. Chroniliśmy ich tylko dlatego, żeby jedna firma nie zgarnęła całego rynku dla siebie. Natomiast w branży elektronicznej jest dużo firm. Jeśli kilka firm padnie, to nie jest żaden problem dla gospodarki japońskiej. I takie spostrzeganie właśnie konkurencyjności. Podobnie w Chinach. Zresztą Chińczycy też się zorientowali, że te niewydolne przedsiębiorstwa państwowe trzeba coś z nimi zrobić. Najpierw wytypowano te największe firmy, te mniejsze, albo sprywatyzowano, albo przekazano do władz prowincjonalnych, albo w ogóle zlikwidowano, a te duże podzielono, te firmy telekomunikacyjne, firmy paliwowe, żeby one ze sobą konkurowały w jakiś sposób. Czyli ważny jest aspekt konkurencji też. Ale tutaj było jeszcze pytanie chyba od Jacka Słomy, tak? Zaczęłam się zbierać. No właśnie, żeby zaproponować, że dobry wieczór Państwu. Ja chciałem zapytać generalnie o kwestię szlaku jedwabnego, ponieważ w ostatnim czasie to jest chyba kwestia, która jest najbardziej podnoszona w kontekście Azji, a głównie Chin, prawda? I tak jak pamiętam, na organizowanym przed spotkaniu w Chinie tam z Jackiem Bartosiakiem, on był takim bardzo dużym zwolennikiem tego szlaku, on widzi tutaj duże perspektywy i możliwości. Z kolei na ostatnim projekcie Zaścianek, jak żeśmy rozmawiali z Radosławem Cyfrem, to on tutaj już jest troszeczkę bardziej chyba strzemięźliwy, chociaż też dostrzega możliwości, tyle tylko, że trudno znaleźć z naszej strony coś, co mogłoby zainteresować potencjalnie Chińczyków, prawda? Bo te jednak pociągi mimo wszystko dojeżdżają, te AliExpress u nas jest, ale w tamtą stronę, nie wiem czy Państwo wiecie, pociągi puste zdaje się jadą. No właśnie, chciałem Panie zapytać, jakie jest Twoje zdanie, bo ostatnio nam się nie udało zrobić z Twojego wykładu, bo byłeś w Japonii, a niestety tam byliśmy. Ale gdzieś nie uprzedzili. Nie. A tam, gdzie byliśmy, bo chodziło o takie łącze internetowe, tam, gdzie żeśmy mieli ostatni projekt ze ścianek, nie było ani telefonii komórkowej, ani tym bardziej internetu. Tak więc rządziły ze ścianek. Tak, rządziły ze ścianek. Dlatego chciałbym, abyś generalnie nakreślił, jakie są według Ciebie możliwości, jakie my mamy jako Polska predyspozycje i czy ten szlak jedwabny naprawdę nie jest taką szansą rozwojową dla naszego regionu, dla naszego kraju przede wszystkim, czy to po prostu jakaś bajka, którą będziemy dumać po nocach, spać, śnić, a tak naprawdę będziemy tylko kolejnym miejscem tranzytowym i miejscem, którym nie będzie się rozlewać, ale dopiero po którym będzie się rozlewać ten cały chiński eksport i być może inny. No akurat to wspaniałe grono moich kolegów, Jacek Bartosiak, znawca geopolityki, i Radek Pyfel, wielki znawca Chin, z którym przez lata współpracowałem w Centrum Studiów Polska-Azja.
rzeczywiście Jacek Bartosiak jest wielkim zwolennikiem chyba tej opcji chińskiej, jak się posłucha jego wykładów. Radek Pyfel podchodzi tak ostrożniej, bardziej, mimo że on spędził sporo lat w Chinach i rzeczywiście zna świetnie Chiny. Natomiast co ja mogę tutaj wnieść? No, uważam, że jest to bardziej projekt polityczny niż gospodarczy, który ma właśnie zrównoważyć tą dominację amerykańską na oceanach. Ale z drugiej strony pamiętajmy o historii, że pierwszy jedwabny szlak upadł wówczas, gdy się rozwinął handel morski. Więc teraz pytanie, czy nowy jedwabny szlak się rozwinie i on na pewno nie będzie stanowił konkurencji dla handlu morskiego, nie ma szans. Natomiast pytanie, jakim będzie uzupełnieniem? Zwolennicy tej inicjatywy mówią, że transport kolejowy jest tańszy od lotniczego i szybszy od morskiego, ale pytanie, czy nie jest odwrotnie, czy transport kolejowy nie jest dużo droższy od morskiego i dużo wolniejszy od lotniczego, bo raczej z tej perspektywy nikt na to nie patrzy. Natomiast jeśli chodzi o szanse rozwojowe, to trzeba temu projektowi kibicować jak najbardziej. Póki Chińczycy łożą na to pieniądze, a widać, że poważnie podeszli do tego projektu, to trzeba pamiętać, że Polska jest na wejściu do Unii Europejskiej. Tyle, że to wejście jest w Małoszewiczach, w województwie lubelskim. Ale też trzeba pamiętać, że jedwabny szlak to nie jest tylko jedna nitka. Nie jest wykluczone, że pociągi nie będą wjeżdżać przez Kuźnicę Białostocką. No ale w chwili obecnej tym punktem wejścia do Unii Europejskiej, tą nitką północną nowego jedwabnego szlaku jest województwo lubelskie, a nie podlaskie niestety tutaj. No i problem jest właśnie w tym, że nie mamy za bardzo co wysyłać tam do tej Azji, bo oni w zasadzie wszystko mają. Jeszcze może do Chin można wysyłać żywność, bo... Słucham? Podobno w Chinach mleko jest. Proszę. Różnie to może być z tym mlekiem, bo jak spojrzymy na przykład na Nową Zelandię, która jest... Ale nie, mleko można... UHT można... Mleko UHT można wysłać statkiem, to nie jest żaden problem i będą tańsze koszty transportu. Ale pokazuje przykład Nowej Zelandii ostatnio, że eksport nowozelandzkiego mleka do Chin spadł o połowę. To różnie to może być, że trzeba stawiać zupełnie na inne produkty, których my tak naprawdę nie mamy. Tak? Niemcy mają co tam sprzedawać. Mogą sprzedawać samochody, technologie, maszyny. Tak? Jak pójdzie się do dowolnej fabryki na świecie, to stoją tam maszyny niemieckie albo japońskie. Więc trudno jest walczyć jabłkami czy mlekiem. Kiedyś miałem takie spotkanie z ambasadorem Japonii i właśnie rozmawialiśmy o tym, co Polska mogłaby eksportować do Japonii. I to strasznie był trudny temat, bo żona ambasadora mówi, że smakuje jej polski miód. Ale czy to wystarczy, tak? Więc doszliśmy do wniosku, że najlepsza byłaby kooperacja w krajach trzecich. To znaczy Polska ma wiedzę na temat byłych krajów Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie, od Bliskiego Wschodu mamy specjalistów, ludzi, którzy się poruszają w Afryce, żeby połączyć w jakiś sposób japoński kapitał, technologię i polską wiedzę w tym zakresie. Pytanie, czy ta wiedza jest większa niż japońska też, tak? Bo jeśli spojrzymy na ambasady w Afryce, to Japonia ma więcej ambasad niż Polska, więc oni są tam na miejscu tak naprawdę, więc może się okazać, że kompletnie niewiele mamy do zaoferowania, więc to jest problem, tak? Bo rzeczywiście towary jadą z Chin do Europy, a nie ma co tam załadować. Jeszcze Niemcy mają co załadować, ale Polska to już nie bardzo. Ostatnio udało się wysłać z Łodzi pociąg z żywnością, no ale taki to jest właśnie ten projekt, że jego powodzenie stoi pod znakiem zapytania tak naprawdę. Chciałbym
chciałbym ci zadać takie pytanie ostatniego i pierwszego pytania. Ostatnie, transport, przemieszczanie się, nawet jak mielibyśmy zresztą łączyć taki joint venture robić z krajami azjatyckimi, no to trzeba się przemieszczać. I druga rzecz, te takie dyskusje jałowe, prawda, chociażby o Jowach, teraz 30-letnia dyskusja o lotnisku. Mam pytanie takie, co zrobiliby Azjaci? To znaczy, Azjaci zawsze patrzą dość szeroko na pewne zagadnienia. Czyli niekoniecznie musi się liczyć, znaczy Anglosasi spojrzeliby tak, czy lotnisko jest rentowne, czy nie, ale to też nie do końca pewne, tak? Azjaci, na przykładzie konkretnym mogę podać, na przykładzie właśnie lotniska w Seulu, tylko że akurat lotnisko w województwie podlaskim nie może się robić lotniska w Seulu, ale pewien mechanizm mogę przedstawić. Otóż tam lotnisko jest deficytowe i one z założenia miało być deficytowe, ale chodziło o to, żeby było tanie, po to, żeby stworzyć duży hub regionalny, przez który będą przechodzić towary z całego świata. Chodziło o to, żeby też rozwinąć wszystko, co jest dookoła tego lotniska, więc to jest spojrzenie azjatyckie, czyli patrzymy szerzej, tak? Jeśli okazałoby się, że lotnisko jest deficytowe, ale my jako szerszy organizm możemy na tym zyskać, no to wchodzimy w to. Ale jeśli całość na tym będzie tracić, to wtedy nie. Więc to jest pytanie, czy lotnisko na Podlasiu, nawet jeśli byłoby deficytowe, to jest takie spojrzenie azjatyckie, czy generowałoby coś więcej niż to, co trzeba byłoby dopłacać z tego lotniska. To jeszcze tutaj był kolega i po kolei. Ja chciałbym powiedzieć, że jestem zaskoczony i dosyć mocno zawiedziony treścią prelekcji, bo tak wnioskując po tytule generalnie, to miałem dużą nadzieję, że dosyć duża część tej prelekcji będzie poświęcona tym krajom, które są uważane w skali światowej za najbardziej wolnościowe. Tak? To jest Singapur, to jest Tajwan, to jest Hongkong. Co prawda o Tajwanie trochę pod koniec wspomniałeś, ale było to dosyć krótkie. No ale Tajwan to nie wiem, czy taki jest wolnościowy, ale Singapur i Hongkong to tak. Natomiast właśnie o tych dwóch krajach najbardziej wolnościowych w ogóle nie wspomniałeś. Więc jeżeli mógłbyś proponuję kończyć. Się poświęcić temu resursowi w oparciu o te kraje. Jak to wyglądało historycznie, jaka była ta ingerencja państwa? Czy ta wolność jest rzeczywista, czy jednak państwo próbuje jednak coś tam? Nie, no państwo oczywiście, że tam próbuje. Oczywiście jest wolność. Niskie podatki, nie ma ceł w Hongkongu czy w Singapurze, są minimalne. Państwo ingeruje w różne sfery. Ja zresztą byłem w Singapurze, to tam jak się wjeżdża do Singapuru, to jest cała lista zakazów, czego nie można. Łącznie chyba na pierwszej stronie takiej karty wjazdowej. Dobrze nie pamiętam teraz, ale wydaje mi się, że tam była chyba trupia czaszka i napisane, że za narkotyki jest obligatoryjnie kara śmierci. Więc poza tym państwo ma chyba w sektorze wytwórczym 20% udział, więc większy niż średnia nawet w rozwiniętym świecie. Jest wolny rynek, ale państwo wszystkim steruje tak naprawdę. A celowo nie mówiłem o tych organizmach, bo to są małe państwa miasta. Tak naprawdę jedno miasto chińskie czy japońskie jest większe od Hongkongu czy od Singapuru. Tym bardziej, że one też spełniły pewną ważną rolę, bo Singapur jest bardzo dobrze położony. On właśnie, jak się ominie Singapur, to od razu się wpływa do ciśnienia Malaka, czyli tam jest, to jest cały hub transportowy, więc można wokół tego robić centra finansowe. To jest, nie wiem, czy dobry byłby to przykład, natomiast Chiny były wrotami, znaczy Hongkong był wrotami do Chin, więc teraz pytanie, czy... Tak, to jest ciekawe, te dwa miejsca były koloniami brytyjskimi, natomiast wspomniany przez ciebie Tajwan czy Korea Południowa to były kolonie japońskie. I akurat na Tajwanie nie było tyle wolności. Tam też była duża ingerencja państwa. No ale celowo jak gdyby pominąłem te małe organizmy, bo wydaje mi się, że lepiej porównywać duże gospodarki, gdzie jest wszystko, przemysł, rolnictwo, a nie tylko centra finansowo-handlowe. I mam mało czasu, więc tutaj jeszcze... Zaraz muszę uciekać, jeszcze, bo to mnie ciekawi od pana. A tutaj jeszcze kolega był, tak? Czy może kolega zadał? No, dziękuję serdecznie. Chciałem zapytać pytanie inspirowane taką książką Wojna o pieniądze, zapewne pan zna.
autor tam stawia taką tezę, znaczy fakt, że no, cała gospodarka światowa jest na wymianie dolara, tak? To jest premia dla Stanów Zjednoczonych, tym samym mogą drukować swojego dolara w nieskończoność i w tym kontekście, czy Chiny, w kontekście tej wojny o pieniądze są w stanie dogonić Stany i też są takie informacje, że Rosja, Brazylia, Chiny mają zamiar wymieniać się na innej walucie, jakiejś takiej ustalonej nie dolarze. Czy w ogóle ten aspekt jest ważny, tak? Znaczy no Chiny, samo utworzenie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, który jest już pewnym wyzwaniem dla obecnego porządku, czyli Banku Światowego, czyli tego układu z Bretton Woods, to jest przykład tego, że Chiny rzucają wyzwanie, bo Chiny w tym układzie amerykańskim są dość słabo reprezentowane. Więc oni chcą tworzyć własny układ, a znaczenie chińskiej waluty, no ona jest jeszcze bardzo słaba, jeśli chodzi o porównanie do dolara, jeśli chodzi o wymianę w handlu, jeśli spojrzymy na walutę rezerwową, tak? Jednak dolar dominuje, ale bardzo dynamicznie rośnie ten znaczenie juana też. Ostatnio juan właśnie w rozliczeniach międzynarodowych, nie mówię o Forexie, bo na Forexie to troszeczkę inaczej jeszcze wygląda, w rozliczeniach handlowych w tym roku juan wyprzedził jena japońskiego, więc jest już chyba czwartą walutą na świecie, jeśli chodzi o wymianę. Jeszcze do dolara amerykańskiego im jest daleko, ale rzeczywiście Chińczycy próbują coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o waluty, ważne jest zaufanie, tak? Jak świat zacznie ufać Chińczykom, że ich waluta jest lepsza niż amerykańska, to będą robić rezerwy w chińskiej walucie i to może zagrozić Ameryce, ale Ameryka będzie robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Jest taka teoria spiskowa, zawsze w teoriach spiskowych jest zawsze gdzieś trochę prawdy, że to nasilenie się konfliktu o wyspy Senkaku, czyli terytoriów spornych między Japonią a Chinami, nasiły się wówczas, gdy Japonia i Chiny chciały się rozliczać z pominięciem dolara całkowicie, wyeliminować dolara ze wzajemnych rozliczeń, więc Amerykanie będą pilnować tego, na pewno. A Chiny będą robić wszystko, żeby jednak, i widać, że robią, żeby pozycja ich waluty była coraz większa w świecie. Jeszcze tutaj kolega. Parę stwierdzeń i pytań. Myślę, że Japończycy by nie budowali lotniska w Białymstoku, tylko by postawili kolej, gdzie w pół godziny byśmy byli w Warszawie. Byłoby to tańsze od utrzymania do utrzymania jak lotnisko. Natomiast kolej jest droższa od lotniska. Każdy to powie. Każdy, kto się zna na koim. Aha, no dobra, ale może nie dyskutujmy, czy nie, to jest droższe. Tak, to jest. Znaczy, przykłady polskie pokazują, że jest odwrotnie, ale. Bo takie porty lotnicze mam akurat, to pewnie kwestia opłacalności kolei, tylko tego, że u nas... Może w kuluarach o tym porozmawiać. Ale pytanie, mamy przykład tego, że nie mamy za bardzo czym handlować z Japonią, nie mamy takich produktów, surowców, natomiast jest zawsze kwestia logistyki. No jednak Korea Południowa jest dosyć zbliżona technologicznie do Japonii, a mimo to opłaca mi się właśnie, tak jak było wspomniane pod Wrocławiem, w strefie tam tutaj Wałbrzyski, to jest jeszcze ta wrocławska strefa, jak oni muszą tworzyć fabryki gdzieś tam, prawda, pracownicy nawet w przerwach, w stówkach mają puzzle 3D i ćwiczą zdolności manualne, żeby właśnie w ramach zasad Kaizen się doskonalić cały czas. I teraz pada pytanie, dlaczego na przykład powstały zakłady w Polsce, fabryki z technologią koreańską, a na przykład nie japońskie? Czy ma pan jakiś pomysł? Znaczy, to jest kwestia na przykład, czy nie jest inwestorów, a może to jest jakaś różnica straszna prawna, gospodarcza, to niemożliwe. Znaczy akurat faktem jest, że Japończycy troszeczkę przegrywali ostatnio z Koreańczykami. Koreańczycy są bardziej agresywni, bardziej ryzykują, tak mi się wydaje. Zresztą jak rozmawiałam ostatnio z prezesem LG, to on mówił, że jednak prowadzimy bardziej te inwestycje zagraniczne, bardziej ryzykownie. Japończycy bardziej planują, ale Japończycy są. W Polsce jest 300 firm japońskich, w tym 90 firm produkcyjnych, czyli jest dużo Japończyków. Jesteśmy piątym krajem w Europie, gdzie są Japończycy. Najwięcej fabryk jest w Wielkiej Brytanii, później są Niemcy, Francja, Czechy i Polska.
90, jeśli chodzi o produkcję. Natomiast jeśli porównamy japońskie fabryki w Grecji, to tam jest tylko jedna fabryka japońska, więc to pokazuje, że liczy się wiele aspektów. I geograficzny, i kultura pracy, że jednak wcale koszty pracy nie są najważniejsze tak naprawdę, bo gdyby koszty pracy były najważniejsze, to najwięcej fabryk nie byłoby w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji, a tam jest najwięcej fabryk. Ważna jest też pewna kultura pracy, stabilność, dostęp do rynku. W Grecji za bardzo nikt nie chce inwestować, a w Polsce jednak chcą. Jednak są inwestorzy też japońscy, jest ich więcej niż koreańskich. Choć nie ma tak wielkiej inwestycji jak klaster LG pod Wrocławiem w Kobierzycach. No była szansa na Crystal Park pod Toruniem, pod przywództwem Sharp, ale Sharp nie wytrzymał. Zdaje się, że to Sharp był jedną z tych firm, która wyszła po pomoc do państwa, powołując się na przykład Japan Airlines. I oni musieli zamknąć fabryki niektóre, tylko kwestia było, które, czy w Indonezji, czy w Polsce, i wybrali, że zamkną w Polsce jednak. Cały czas tam są, zdaje się, bo bardziej im się opłaca utrzymywać zatrudnienie i po prostu istnieć na papierze, niż zrezygnować z tego miejsca i oddać środki z pomocy publicznej, której dostali. Czyli polscy podatnicy ich sfinansowali, oni tam siedzą i jak się skończy pewien okres, to wtedy pewnie już całkowicie z tego wyjdą. Jeszcze mam 4 minuty do końca. Myślę, tak, że najważniejsze pytanie o cudzie gospodarczym, o podnoszeniu się z gruzów Japonii czy Korei. Jaka to jest nauka dla nas, kiedy tamci byli w tak kiepskim położeniu, jak Polska mogłaby skorzystać z doświadczeń japońskich, koreańskich, jak to ma się też odbyć, jeśli w Polsce, wiadomo, że już obiecywano na tym było Japonię, ale jak to jest w ogóle możliwe, no bo ty mówiłeś dużo o protekcjonizmie państwowym, o cłach, co w przypadku raczkującego przemysłu wydaje się być zasadne. Jak teraz, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, kiedy jest dysproporcja potencjałów, jak my z tego położenia mamy się podnieść? No właśnie, to jest... Jaki ty masz pomysł na przykład dla przyszłych posłów, dla rządu? I to jest... Co można zrobić? To jest kluczowe pytanie tak naprawdę, bo sam do końca nie wiem, bo Unia Europejska w tym aspekcie uniemożliwia nam tą politykę, którą prowadziła Japonia czy Korea Południowa. I to jest właśnie to, co mówił Friedrich Lisz, czyli twórca czy prekursor niemieckiej szkoły historycznej, który w kontrze do Adama Smitha mówił, że chcecie wprowadzać wolny rynek, ale wam się to teraz opłaca, bo jesteście silni. Natomiast wcale nie zbudowaliście potęgi na wolnym rynku, bo Wielka Brytania miała na przykład akty nawigacyjne, które dawały monopol brytyjskim statkom na handel ze światem. Nie można było przypłynąć do portów brytyjskich pod banderą holenderską, zresztą o to toczyły się walki często, czy pod jakąś inną, bo tylko statki brytyjskie mogły zawijać do portów brytyjskich, handel dalekomorski tylko mógł się odbywać na statkach brytyjskich. Dopiero, zresztą chyba nawet gdy tworzył się przemysł włókienniczy, to też był dość chroniony przez Brytyjczyków. Gdy Wielka Brytania stała się potęgą, to wówczas zaczęto szybko gospodarkę liberalizować i wtedy Lisz mówił, że Niemcy zrobią to samo, ale jak Niemcy dojdą do tego poziomu, co Brytyjczycy. I rzeczywiście Unia Europejska jest bardzo korzystnym projektem dla Niemiec, bo teraz oni mają przewagę nad wszystkimi. Nie ma ceł, nikt nie może chronić raczkujących przemysłów, tak, że jak się pojawia jakaś inicjatywa, to Niemcy od razu ją przejmują. A jakiekolwiek środki w ogóle, które by chroniły raczkujące przemysły, które w ramach Unii Europejskiej... Typu fiskalne, na przykład. Na pewno niecelne, tak, bo tu się nic nie da zrobić już, bo w tym aspekcie, zresztą cła już dzisiaj straciły na znaczeniu, dzisiaj bardziej się... To odbywa za pomocą środków pozataryfowych.
czyli różnych certyfikatów i tym podobnych rzeczy, tak? W ten sposób się blokuje dostęp do rynku. Zresztą Unia Europejska cały czas jest bardzo protekcjonistyczna. Ciężko jest wejść z krajów trzecich na rynek Unii Europejskiej, ale to tak naprawdę w dużej mierze jest w rękach Brukseli, a nie Warszawy. Nie możemy zrobić nic. No myślę, że niewiele możemy tak naprawdę zrobić. Możemy, być może możemy się zaangażować w promocję gospodarczą polskiej gospodarki, ale, ale żeby to nie było tak, jak to wygląda dzisiaj, że wyjeżdża się na wycieczki, że ta promocja gospodarcza wygląda tak, że jest ileś misji po świecie i tam ludzie jeżdżą. Ja mniej więcej wiem, jak wyglądają te misje. Mi kolega opowiadał, że właśnie chyba podczas misji w Seulu to tam ktoś nawet po pijaku z pierwszego piętra wypadł, czy meble wyrzucili z pierwszego piętra. To była misja gospodarcza. Albo jego w meblu wyrzucili. Albo jego w meblu wyrzucili nawet. Czyli żeby to nie tak wyglądało. No w Azji to wyglądało w ten sposób, że wybrano, w Korei Południowej na przykład, że wybrano punktowo konkretne sektory. Stawiamy na elektronikę, zależy w jakiej fazie, tak? Kiedyś stawiamy na przemysł stalowy, czy na stoczniowy, później na elektronikę. I inwestujemy w te branże, inwestujemy w krajowe podmioty. Nie wiem, jak jest z prawem o przetargach publicznych, ale też wydaje mi się, że w Unii Europejskiej będzie to trudne, bo chodzi o to, żeby te przetargi wygrywały polskie firmy, żeby metro w Warszawie było polskie, czy żeby pociągi jeździły z PESY czy z Newagu, żeby autobusy jeździły z Solarisa. Jeśli będą zamówienia, to te firmy będą się rozwijać na skalę światową, tak? A w tej chwili jest tak, że decyduje cena. Ale środki są, tak, w sumie. Czyli na przykład pogoniono chińskie autobusy elektryczne. Tak, tak. Firmy Bydł, tak? A po Gęstoku jeździ. No, to w ten sposób, tak.